Wolność słowa pyta. Jeżeli matka z dzieckiem wyzywa i wyrzuci z żeńskiej toalety osobę wyglądającą na mężczyznę, a ta osoba będzie się definiować jako kobieta, to czy w świetle tych nowych zmian, chodzi o zmiany w kodeksie karnym, które przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości, nie wiem, czy pani zdążyła na nie zerknąć, będzie ścigana przez prokuraturę za dyskryminację tożsamości płciowej? Przyznam, że nie zdążyłam zerknąć na ten projekt, ponieważ jestem w środku kampanii, ale wiem, czego on dotyczy, no bo to jest postulat Lewicy i postulowaliśmy to już w poprzedniej kadencji, składaliśmy takie projekty ustaw, więc domyślam się, że mniej więcej jest to to samo. I ten problem, który pani przeczytała w twecie, brzmi jak robienie sobie żartów z bardzo poważnego problemu, jakim jest, po prostu są przestępstwa z nienawiści wobec osób LGBT. Ludzie dzisiaj, którzy się kochają, którzy żyją razem, boją się wyjść na ulicę i wziąć się za rękę. To, że ktoś może dostać w twarz za to, że kocha kogo tego kocha, to nie jest normalne. I to, że tolerujemy to, że można takie rzeczy, że można kogoś wyzywać, że można kogoś oblać hejtem w internecie zupełnie bezkarnie, nie jest okej. Dzisiaj za przestępstwa mowy nienawiści ścigamy ze względu na nienawiść, ze względu na płeć, na wyznanie, na niepełnosprawność. Powinniśmy do tego katalogu dołączyć tożsamość i orientację seksualną, bo po prostu dzięki temu możemy lepiej zadbać o bezpieczeństwo naszych obywateli. To jest tylko tyle i aż tyle.